And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Słuchajcie, moi drodzy, Lila robiła pizzę. Ostatnio brownie, a teraz pizzę. Zobaczcie, jak ta pizza wygląda. Tutaj jest u Matysi. My już z Arturem zjedliśmy. Lila robi sama to ciasto, słuchajcie, na drożdżach i wychodzi ta pizza rewelacyjna. Piszcie w komentarzach, Lila, podaj przepis, bo mówię wam, raz się może pizza udać, bo zrobiła ostatnio raz, ale dwa razy, tak jak z tatą stwierdziliśmy, to już po prostu musi mieć naprawdę dobry przepis i dobrze ją robić. Maty, jak ją oceniasz? Bardzo dobra. Dobra, co? Ja daję nowy 10 kanał na 10. Cooking with Lila. Tak, nowy ja daję kanał. 10 na 10. Ja też, Lila, naprawdę świetna pizza. Nie wiem, czy ten kawałek oddaje to, jaka ona jest. Słuchajcie, pyszna. Smacznego, dziewczyny. Dziękuję. Witam was, moi drodzy, z kuchni. Słuchajcie, robię krokiety. Robię krokiety z szpinakiem, suszonymi pomidorami, cebulką, pieczarkami, z ricotą, śmietaną i tak dalej, i tak dalej. I to będą takie dodatkowe krokiety na święta, po prostu do zjedzenia. Walczę dzisiaj w kuchni, więc mało nagrywam, ale chciałam się przywitać. Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie odzywałam się ze dwa dni. Zaraz wam powiem dlaczego. Teraz w ogóle, jak widzicie, wykąpałam się, założyłam sobie taki dresik fajny i stwierdziłam, nie no, muszę się jeszcze do was odezwać i nagrać jeszcze vloga przed świętami. Więc tak, zaczynamy od tego dzisiaj, że będę robiła zaraz henne. Mam tutaj już rzeczy do henny. I chcę sobie, wiecie, poprawić brwi, bo już mam jakieś tam małe prześwity. Ja mam i tak, słuchajcie, swoje, jak widzicie, i gęste, i grube. Koty wariują totalnie, słuchajcie, po schodach, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Więc jest hałas. No i chcę zrobić te brwi, żeby nie było tak tych prześwitów. Będzie mi od razu fajnie się robiło makijaż na święta. Słuchajcie, co u nas słychać? Ja w kuchni spędziłam wczoraj większość... Matysia! Ja uchyliłam u ciebie drzwi do pokoju i oni mają mega rozpęd. Dobra, słuchajcie, idę zabrać koty od Maty z pokoju i wracam do was zaraz. Dobra, sytuacja z kotami trochę, mam nadzieję, opanowana. I zrobię tą hennę i słuchajcie... Aha, wczoraj co robiłam? Zaczęłam opowiadać. Wczoraj, słuchajcie, siedziałam większość dnia w kuchni. Zrobiłam na święta, w ogóle w ostatnie dwa dni praktycznie spędziłam w kuchni, więc wam mówię, co zrobiłam. Zrobiłam krokiety z szpinakiem, suszonymi pomidorami, różnościami tak naprawdę, tam też pieczarki są, ricotta, no pyszne będą. Drugie zrobiłam z samą kapustą i skwarką, to taki mój wynalazek tegoroczny, ponieważ wiecie o sytuacji z grzybami, jeszcze nie mam tych grzybów, więc stwierdziłam, że zawinę parę krokietów po prostu z kapustą i ze skwarką. Podsmażyłam tą kapustkę, później taką duszoną w garnku, później przełożyłam na patelnię, poddusiłam, dałam skwarki ze smalczykiem. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie. I to przygotowałam. Już też zamroziłam oczywiście, no te rzeczy przygotowane wcześniej mrożę. I następnie wczoraj zrobiłam dewolaje z serem. Matylda wyciąga ze zmywarki ten hałas. Wyciągnęłam i wczoraj zrobiłam, słuchajcie, dewolaje z serem żółtym, a dla Lili zwykłe kotleciki z piersi kurczaka, bo ona nie lubi tak bardzo sera ciągnącego, chociaż wiecie, już go akceptuję, ale jeszcze dewolaje nie bardzo chcę. No i ogarniałam różne rzeczy, słuchajcie, jeszcze w kuchni, może nie tak porządkowe właśnie, jak bardziej coś tam z gotowania, przygotowania na święta. Dzisiaj jest dzień, w którym ja nie gotuję już tyle rzeczy, ani takich obiadów, wiecie, bo jeszcze kurczaka wczoraj robiłam i tak dalej, tylko bardziej chcę się skupić na prasowaniu, bo mam trochę prasowanie i chciałabym się, wiecie, przed świętami z tego wydostać. No ale przyszłam, zaczęłam się ogarniać i mówię, nie, robię tą hennę, zrobię hennę, umaluję się, odezwę się do was, bo mam...
paczkę z kostiumami kąpielowymi. Muszę Wam pokazać, jakie sobie wybrałam fajne kostiumy. Tam są też body, bluzka. Myślę, że Wam się spodobają, bo powiem Wam, że ja już je poprzymierzałam. Oczywiście nie będę tu na antenie ich przymierzać, ale poprzymierzałam ich i są naprawdę ładne, fajne i bardzo mi się podobają. Jestem ciekawa, jak Wam się spodobają i też są bardzo fajnej jakości. Dobra, słuchajcie, ogarniam się i się odzywam do Was troszeczkę później. I mam nadzieję, że Wasz okres przedświąteczny nie jest tak bardzo busy, że jakoś tak ogarniacie to wszystko na spokojnie, chociaż wiem, że pewnie jest ciężko z tym. Już jestem ogarnięta, słuchajcie, brwi zrobione, niewiele musiałam wypełniać, więc jest git, słuchajcie, cieszę się. Już Wam pokazuję zamówienie, które do mnie przyszło. Przyszło w dwóch takich woreczkach, więc bardzo ładnie, słuchajcie, w ogóle zapakowane. Podobało mi się to. Najpierw wiecie, w tego rodzaju paczce, a potem w takich właśnie dwóch woreczkach. I zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. Wygląda, słuchajcie, nazwa marki. Jeśli mam zniżkę, zawsze macie w opisie, bo może też wybieracie się, nie wiem, na wakacje w styczniu, w lutym, w marcu. Niektórzy lubią podróżować zimą, więc kostium jest potrzebny, słuchajcie. Ja skorzystałam z okazji, bo moje kostiumy już się trochę przerzedziły. Też Matysia część wzięła, część Lila i tak wiecie, mało mam teraz tych kostiumów. Też był taki czas, że oddałam kostiumy znajomej. No i teraz Wam pokażę, słuchajcie, mam też niezrobione paznokcie, przepraszam Was za to, ale no jestem jeszcze przed tym, więc szybko Wam to pokazuję. I tak, pierwszy kostium, który w sumie nie wiem, czy najbardziej mi się nie podoba i to są takie, słuchajcie, bikini, już Wam pokazuję. Z tyłu tak dosyć wycięte i z przodu też wycięte, ja lubię, może nie stringi, bo nie za bardzo w sumie, ale lubię jak są bardziej wycięte na pośladkach, bo wydaje mi się, że to estetycznie i lepiej wygląda, przynajmniej na mnie. Są ładnie uszyte, ja je przymierzałam i naprawdę bardzo fajnie wyglądają, do tego mamy górę tego typu, są tu poduszeczki, patrzę, czy możecie je wyciągnąć, tak, możecie te poduszki także, słuchajcie, wyciągnąć, co jest fajne w takich bikini, że wszystkie te paski, słuchajcie, możecie sobie sami regulować, prawda, czyli jeśli jest kostium trochę za mały, za duży, pod swoje biodra, pod swoją długość tutaj, wiecie, czy szerokość w obwodzie, możecie sobie sami regulować i ja sobie też tak fajnie wyregulowałam, naprawdę bardzo ładnie on wygląda, jest jasny, ale właśnie z taką zielenią, bo to mi się kojarzy bardzo często z czasami wakacjami. To jest, ten kostium jest w rozmiarze M. I on jest dosyć duży. Powiem Wam szczerze, że one te kostiumy trzymają rozmiarówkę, bo bardzo często jest tak, że na przykład zamawiałabym S-kę i na przykład góra jest ok, a dół jest dla mnie na przykład w większości za mały, dlatego że ja mam no, na dole więcej. No, więc tutaj akurat to się trzyma dosyć fajnie rozmiarówki. Kolejny kostium to jest taki kostium bardziej zabudowany, jednoczęściowy, ale zobaczcie, jaki on ma piękny, bordowy, lekko połyskujący kolor. Tak wygląda jego tekstura. Plecy ma też rewelacyjne, bo ma takie, o, paseczki na plecach i wycięty tył ma dosyć, jak widzicie, nieprzesadnie też na pośladkach. Podobnie jak z przodu. Aha, i on ma takie lekkie tutaj marszczenie, więc jak na przykład brzuszek czy coś, to też bardzo fajnie Wam ukryje, bo to marszczenie możecie sobie sami regulować. Ma też taki kwadratowy dosyć, bym powiedziała, ten dekolt i wbudowane też tutaj, słuchajcie, miseczki, więc nawet jak macie, wiecie, tutaj mniej, to on Wam zrobi robotę. No i oczywiście regulowane ramionczka, jest przepięknie wykonane. Też tu 85% jest poliester z recyklingu, 15% spandex. Ma też podszewkę, od razu Wam powiem. No i nazwę tutaj marki na tym właśnie ten. Oczywiście one wszystkie mają tutaj też naklejki, jak do Was przychodzą, więc spoko. Już Wam mówię, S-ka. I ten kostium, to powiem Wam szczerze, że jakbym miała M-kę, to czułabym się w nim lepiej, więc nie wiem, czy on nie wyląduje na przykład u Matysi. Bo tutaj wybrałam takie, słuchajcie, różne wzory i różne, że tak powiem, kolory, żeby dopasować coś po prostu pod siebie. No i ten ma górę już zupełnie inaczą, bardziej taką jako top. Bardzo ładna ta obramówka jasna i z tyłu ma takie bardzo ciekawe też, słuchajcie, wiązanie, o, tego typu i ono tak ładnie wygląda na plecach. Też dzięki temu, że to jest sznureczek, możecie sobie wszystko wyregulować pod, słuchajcie, siebie. Już nie będę może Wam czytała składów, możecie sobie zerknąć w linki i na stronie, to będziecie mieli, wiecie, szeroki opis, z czego to jest. Ja Wam powiem, że też są tutaj wbudowane te miseczki, macie wypełnienie i kostium jest w rozmiarze M i to jest taka
Idealna M-ka, słuchajcie, ani nie za duża, ani nie za mała. Majtki mi się bardzo podobają, te bikini, bo one są, widzicie, tak dodatkowo tutaj wycięte i to wygląda przepięknie na sylwetce. Naprawdę bardzo mi się podoba i z tyłu wyglądają w ten sposób. Czyli naprawdę nie są bardzo wycięte, te troszkę nawet mniej wycięte niż te pierwsze bikini, ale wygląda to wszystko uroczo. I bardziej taki stwierdziłam kostium może nie do opalania, tylko leżakowania sobie, czytania książki przy basenie, coś w tym stylu. Albo do jakiegoś fajnego, pamiątkowego zdjęcia, czy do spodenek, na przykład jak chce się mieć górę taką gdzieś, jesteście na wakacjach, do tego zakładacie spodenki i można sobie wyskoczyć. On jest dosyć gruby, połyskujący, tak jak widzicie, w brokacie i niebieski. Bardzo ładnie wygląda, te majtki są takie trochę, słuchajcie, dłuższe, tak jak widać, i z tyłu są bardziej ciut zabudowane niż te wszystkie poprzednie, prawda? Bardzo ładnie on się prezentuje, sylwetka też wygląda ładnie, ma wbudowane miseczki i też tutaj ma wiązanie, więc można sobie regulować z tyłu. On jest naprawdę ciekawy, ten kostium, chciałabym Wam go pokazać w okazałości, ale nie wiem, czy mi się to uda. O, może w ten sposób, no już mi tutaj spadło. Tak, tak, tak się prezentuje. Zakładałam go i wyglądam w nim całkiem fajnie. Artur powiedział też, że to jest taki kostium, który ma taki, wiecie, oryginalny wygląd i kojarzy mu się z jakimiś takimi występami tancerek. O, coś w tym stylu. Metka. To jest rozmiar M-ka i odpowiada M-ce według mnie. To jest kolor taki beż. Taki naprawdę beż. I tutaj ma dwie warstwy. Pod spodem macie taką fajną warstwę takiego topu, prawda? Jak mniej więcej do ćwiczeń. I jeszcze w środku są zabudowane, jest tak jakby stanik, miseczki, które są grubsze niż w tych kostiumach kąpielowych. Więc zupełnie nie zakłada się tutaj stanika. Tutaj można sobie poszaleć. Bardzo ładny, ciekawy dekolt. I co jest piękne, te rękawki, one lekko oczywiście prześwitują. Mają takie zahaczenie, słuchajcie, tutaj na palec, co mi się bardzo podoba, słuchajcie, o tu w tym miejscu sobie wkładacie palec, wyciągacie, tak ładnie to wygląda, długie te rękawy, aha i jeszcze, zobaczcie, ona jest tak wykończona, że jest tak jakby takie wycięcie, prawda, i to też bardzo ładnie wygląda, z tyłu w ten sposób i ta bluzeczka jest w rozmiarze także M. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest komplet. Tylko, że te komplety na stronie są rozdzielone, czyli jeśli chcecie sam dół na przykład, możecie kupić sam dół, jeśli górę, możecie kupić samą górę. Ja sobie wybrałam po prostu jako komplet, prawda, czyli i dół i górę. Tylko prześwitują, ale to są takie, słuchajcie, spodenki stricte na kostium czy na plażę, prawda? Czarne, tego typu, bardzo ładne, nie za krótkie, nie za długie. Tylko mówię, prześwitują trochę i do tego wybrałam sobie taką oto koszulę. Widzę po prostu to, żeby założyć tą koszulę rozpiętą, na przykład na górę od kostiumu i spodenki szersze i wiecie, można sobie paradować na przykład w kostiumie na plaży czy na basen. Słuchajcie, i ta góra jest napisane, że jest 100% len, więc myślę, że jeśli ktoś lubi len, to jak najbardziej będzie to dla niego. Co do spodenek, to też może uda mi się, no nie mam tutaj właśnie przy spodenkach, słuchajcie, tak. 100% pochodzi z recyklingu ten materiał, ale nie wiem jaki to jest tutaj, słuchajcie, materiał przy tych spodenkach. Czy to jest to samo? Ciężko powiedzieć, bo nie mam dodatkowej, słuchajcie, metki, prawda? A te rzeczy są pakowane oddzielnie, więc to jest len, a to trzeba sobie sprawdzić. I słuchajcie, kolejny kostium, to jest kostium czarny tym razem, jednoczęściowy. Tak jak widzicie, wpadły tutaj kostiumy naprawdę wszelako różnorakie, bo też takie, ja lubię też kostiumy, słuchajcie, jednoczęściowe, więc chciałam i takie. No i tu mamy czarny kostium po prostu i ma taką piękną obramówkę przy biuście i tutaj ma nawet takie, słuchajcie, metalowe wstawki pod biustem i bardzo małe wypełnienie, ale ma. To nam bardzo ładnie podkreśla, słuchajcie, biust, regulowane, grubsze. Grubsze są te ramionczka i elastyczne i regulowane. I z tyłu mamy też takie tutaj wiązanie, widzicie, plecy są częściowo odkryte. Dół raczej bardziej wycięty, już Wam pokazuję z daleka, tak z tej strony, a tak z tej strony. Bardzo ładnie ten kostium leży i bardzo mi się podoba. Tak, to jest S-ka. Bo jak go zakładałam, to już czułam, że jest bardziej, wiecie, opięty niż M-ka dla mnie. Ostatnia rzecz to są body i te body to jest po prostu mega splendor, że tak powiem. One są piękne, mają bardzo duży, głęboki dekolt, zobaczcie. I one już są takie bardziej stringi. Tutaj już widzicie, jest bardzo mało tego z tyłu materiału, więc jeśli nie lubicie, to nie są dla Was. Gruby taki materiał uciągliwy. Wiecie, jak są te stroje do ćwiczeń, to one są
no takie masywne, właśnie uciągliwe, ale ten jest jeszcze przyjemniejszy w dotyku i jeszcze bardziej uciągliwy. Jestem zaskoczona, aż bym ciekawa jestem, co to jest za materiał, bo naprawdę spodobał mi się. I one są, bardzo ładnie leżą, jak je zakładałam, naprawdę pięknie wyszczuplają sylwetkę, super, super, naprawdę bardzo miłe zaskoczenie, jeśli chodzi o te wody. Najgorsze jest to, że tutaj oderwała mi się już, słuchajcie, metka. Tak jak wspominałam, jeśli mam jakiekolwiek zniżki, macie je, kochani, w opisie, możecie sobie skorzystać. Ja Wam powiem, że te kostiumy są naprawdę świetnie wykonane. Bierzcie po prostu swój rozmiar, ewentualnie rozmiar większy, jeśli lubicie taką swobodę ruchów, albo wybierajcie takie kostiumy, które mają regulację sznureczkami, że możecie pod siebie sobie troszeczkę wyregulować. Podoba mi się też to, że są te fajne, jak widzicie tutaj, woreczki, można w nie coś pochować, jakieś prezenty, bieliznę czy kostium, jak zabieracie na wakacje. Aha! I w ogóle miałam tutaj, jak z Wami usiądę, pokazać Wam te rzeczy zrobioną pokrzywę. Matysia mi zrobiła. Ale nie zdążyłam jej wypić. Teraz idę na dół. Nie wiem, czy zabieram się za paznokcie, czy za prasowanie. Słuchajcie, ale jest tego trochę. Siadamy do obiadu, mamy kolejny dzień, słuchajcie. Mila się właśnie wykąpała, pada deszcz, jemy kurczaka pieczonego w airfryerze. Ziemniaczki ubite z masłem i z mlekiem i mizerię. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ruszamy. Zostało 2 dni do świąt. Czujecie akcję? 2 dni do świąt. Wieje wiatr za oknem. Pogoda jest, słuchajcie, iście jesienna, bym to tak określiła, a ja ruszam do sklepu, dziewczynom się nie chciało wstać, ja wolę jechać rano, chcę kupić mleko, żeby nie zabrakło już, słuchajcie, na święta, takie co dłużej poleży i potrzebuję wejść do jednego sklepu, może coś dla Lili, jakąś bluzeczkę na święta. Uda mi się znaleźć, ale to jest takie, wiecie, że nie musi to być. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Nie chciała ze mną jechać, mam jej wysyłać zdjęcia. I co ja jeszcze potrzebuję, słuchajcie? Aha, Apple Crumble potrzebuję, czyli to widziałam ostatnio, że są w Aldiku, więc podjadę do Aldika. Miałam jechać do Asda, ale wiecie co, jadę tam, gdzie szybciej, prościej. Także ruszamy. O, dobra. I wiecie co, chciałam Wam powiedzieć, że... Chwila, momentu. Chciałam Wam też powiedzieć, że słabo czuć ten klimat świąteczny ze względu na to właśnie, że człowiek jest taki trochę zaganiany na końcówce i doszłam do wniosku, że świetną po prostu decyzją było kręcenie Vlogmasa pod koniec listopada. Ja normalnie jestem dumna z tego pomysłu. Kilka osób narzekało na to, nie podobało się, bo wiecie, jak wychodzicie poza schemat, no to ludzie zawsze muszą coś tam pogadać, ale ja robiłam swoje i to była świetna decyzja, bo teraz nie muszę na siłę, wiecie, nagrywać, albo się wkurzać, że Wam nie wystawiam filmu, albo szukać na siłę kontentu, kiedy jest tyle roboty przed świętami, że tak powiem. Więc cieszę się, bo teraz mam ten czas taki naprawdę, że mogę się skupić na przygotowaniach. Także naprawdę jestem z tego mega, mega, słuchajcie, zadowolona, że to tak właśnie wyszło, że nakręciłam te filmy już w listopadzie i wystawiłam Wam chyba tydzień mniej więcej vlogów w listopadzie. A jeszcze co Wam powiem ciekawego, tylko nie wiem, czemu mi te torby, pasy, wiecie, na drugim siedzeniu wyłapują. Powiem Wam jeszcze to, że nawet z perspektywy samej oglądalności vlogów, to te pierwsze vlogmasy z listopada były dużo lepiej oglądane niż te teraz, bo teraz już ludzie nie mają czasu oglądać i wiecie, już się skupiają na innych rzeczach, co ja w sumie w 100% rozumiem, bo ja też chcę się na nich skupić, prawda? Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo ten vlog już wyjdzie i to będzie ostatni vlog stricte przed świętami albo Wigilię, albo zobaczę, kiedy go w ogóle dodam, że z tego miejsca, moi drodzy, życzę Wam wesołych świąt, żebyście spędzili je tak, jak sobie po prostu wymarzycie, czy to w gronie rodzinnym, czy ze znajomymi, czy wiecie, no, nie wiedź mi,
czy po prostu według waszego po prostu schematu, czy chcecie czynnie, czy chcecie biernie, czy chcecie się naobiadać, czy wolicie spokojnie poglądać sobie filmy, czy nie wiem, zabawić się. Życzę wam tego, żebyście po prostu spędzili te święta tak jak wy chcecie, jak wy marzycie. Ja chcę wam też życzyć, żeby te święta były zdrowe, żeby nikt z waszych bliskich nie chorował, żeby wszystkie małe dzieciaczki, które macie, były zdrowe na święta, żebyście mogli naprawdę cieszyć się wszyscy razem z tego klimatu świąt, słuchajcie. No i... Dobra. No i słuchajcie, z tego miejsca jeszcze raz ode mnie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, po prostu. Dużo wspaniałości, spokoju, radości. Jadę najpierw, słuchajcie, do Odzieżowego. Tak, i kończę tą pogadankę, ale ciężko mi nawet wyłączyć telefon, bo skupiam się, słuchajcie, na jeździe. Kierunkowskaz, proszę pana, by się zdało. O, ja wrzucam. Dobra, kończę. Słuchajcie, i byłam już w Peacockie, byłam jeszcze w Nexcie, kupiłam jedną sukienkę. Jedną wrzuciłam Lilin i powiedziała, że nie chce, drugą, że też nie chce, ale ja jedną wzięłam jednak, bo stwierdziłam, że jak ona nie, to Matysia może się ucieszyć, bo była też fajnie, słuchajcie, przyceniona, czarna, klasyczna. Wydaje mi się, że będzie jej się podobać, tylko tak wydziwia, a ja już naprawdę nie mam czasu jeżdżenia po mieście i wyszukiwania. Jak przymierzy, powie, że totalnie nie, no to po prostu się zwróci ją jutro albo pojutrze. W każdym razie przyjechałam już pod Aldi. Ciężko jest gdziekolwiek, słuchajcie, zaparkować, ale no wiadomo, trzeba wyjść do sklepu, szybko obiegnę sklep i wracam do domu. Ale te raz tu latają, te wiecie, mewy i tak skrzeczą, że szok. Dobra, uciekam, bo szkoda czasu. Jeszcze wam pokażę, bo kupiłam dla dziewczynek kolczyki. Tak po prostu chciałam im zrobić taką miłą niespodziankę, a było dużo fajnych kolczyków właśnie w Peacocks. Ja ostatnio sobie kupiłam w Tesco i teraz wzięłam dla dziewczynek. Podzielą się, jadam randomowo i zobaczymy, jak się tam dogadają i które sobie wybierze ostatecznie. Ale są całkiem fajne, widzicie cenę, 3,5 i 2,5 funta. Słuchajcie, nastawiłam właśnie na kompot z suszu. Zobaczcie, ile mam tutaj suszonych i nie tylko suszonych owoców. Jeszcze możliwe, że wkroję albo dam jedno opakowanie. Zobaczę, jaka będzie esencjonalność tego kompotu. Tutaj jeszcze dogotowałam do kapusty, dałam śliweczkę, jakieś takie wiecie rzeczy. Za chwilę będę obierała warzywa do sałatki jarzynowej. Dostanę. Nie zepsuj choinki z wrażenia. Dostałam na ścianie. Widać mi palec. A pamiętasz, nie za choinkę, tylko za ten. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire, 'cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing.